Hej, hej, hello, kochani wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat 10 rzeczy, które okazały się być dla mnie najfajniejszymi rzeczami, jeżeli chodzi o maj tego roku, czyli maj 2024. Zainteresowana? Zainteresowany? No to co? Dawno tego nie było? Lecimy od razu z tematem. Pierwszą rzeczą, o której będę mówiła, jest rzecz hitowa, jak mogę zauważyć, jeżeli chodzi o Instagram, to jest pasosiedzisko dla mojego kochanego synka. A mianowicie, to jest pas, który po otwarciu jest on na rzepy, na rzep, ale dodatkowo również ma zapięcie w postaci klamry, w razie czego jakby się na przykład rzep nam otworzył. Tutaj sadzamy sobie nasze kochane dziecko. To, co Wam od razu mogę powiedzieć, to to, że wystarczy Wam zakupić samą tą opcję i dziecku jest bardzo wygodnie i Wam jest bardzo wygodnie, bo ten pas opiera się po prostu na biodra. Dodatkową opcją, którą również mogę powiedzieć, że jest istotna, jest pas, który obejmuje nasze dziecko, dzięki czemu mamy większą kontrolę nad tym, że ono się przechyli nam się do tyłu i spadnie. I ostatnią rzeczą, którą również mam kupioną do tego zestawu, jest coś, co znajduje się w tej oto cudownej kieszonce, która jest dosyć pojemna. Jest tutaj szelka, którą montuje się tutaj na klipsie, i przerzuca się ją przez ramię, dzięki czemu ciężar dziecka nie opiera się tylko i wyłącznie na Waszych biodrach, ale również na Waszym ramieniu. Ale to jest taki dodatek, który zauważyłam, nie jest totalnie konieczny. Jest dodatkowo ta kieszonka, którą Wam pokazywałam. W środku jest również jeszcze jedna kieszonka. No i jeszcze mamy jedną kieszonkę dodatkową tutaj z przodu, na coś, co może być pod ręką. Powiem Wam, ja bardzo polecam ten pas. Uwielbiam ten pas, jest super gadżetem, jak na przykład nie macie możliwości zabrania wózka, albo jak jesteście w takiej fazie, ja go uwielbiam właśnie dlatego, że Armii teraz jest w takiej fazie przejściowej, gdzie on czasami lubi być w wózku, ale czasami chodzi już ze mną za rękę. Więc żeby nie brać tego wózka jako coś dodatkowego, to ja wolę zdecydowanie to mieć od razu przypięte na pasie, iść z nim sobie za rączkę. A jak on wymaga i ma taką potrzebę i już jest faktycznie marudny, bo ja raczej staram się go jednak uczyć, żeby jak najdłużej i jak najczęściej chodził na tych swoich nóżkach. Ma już w końcu skończone 2 latka, więc wypadałoby, aniżeli siedzieć u mnie na rękach. Więc jeżeli to już jest faktycznie taka sytuacja emergency, taka sytuacja, gdzie musimy przejść przez pasy albo coś takiego i to wymaga takiej, dania mu takiego większego poczucia bezpieczeństwa, to wtedy go zabieram, siadam. I ja naprawdę z 12-kilogramowym dzieckiem, bo tyle w tym momencie Arnold ma, chociaż wydaje mi się, że jest cięższy, ja go mierzyłam i ważyłam jakieś 2 miesiące temu, więc najprawdopodobniej waży troszeczkę więcej. Jestem w stanie przejść kilkadziesiąt dobrych minut bez problemu, bez sapania i powiem Wam, że to jest nawet takie całkiem przyjemne też, że on siedzi wygodnie, mi jest wygodnie, ja go mam blisko siebie, jak jesteśmy gdzieś w sklepach, to mogę pokazywać rzeczy, które znajdują się na półce bez martwienia się o to, że on zaraz za coś chwyci i coś poleci na ziemię, więc dla mnie to jest naprawdę hit tego miesiąca. Jeżeli chodzi o cenę, ja go kupiłam za 90 zł. Sprawdzałam cenę 2 dni temu, bo chciałam Wam dać linka na Instagramie. Cena poszła 3 razy do góry, więc udało mi się, albo też mi się nie udało, albo trafiłam po prostu na promocję. Ściągam ten pas. Kolejną rzeczą, która okazała się być bardzo fajna, dla mnie przynajmniej w tym miesiącu, to jest zakupienie nożyczek. To są nożyczki, które kupiłam w Teddy. Kosztowały one 5 zł. I kupiłam je, ponieważ szlak mi jasny trafił. Jak miałam cokolwiek otworzyć w kuchni, a jedyne co miałam, to były te zardzewiałe, mam nadzieję, że to widać, zardzewiałe całe nożyczki w
kuchni. A chodziłam i myślałam już o tym, żeby je kupić naprawdę dobrych kilka miesięcy. W końcu poszłam, znalazłam. Wybór nożyczek był bardzo różny. Były za 5, za 10, za 15, za 25 zł. Ja zdecydowałam się kupić te najtańsze, no bo one są do kuchni. Domyślam się, że one najprawdopodobniej za niedługo będą właśnie wyglądały bardzo podobnie do tych, czyli będą całe zardzewiałe, a przez co też nie będą chciały różnych opakowań. A to jest bardzo frustrujące, jak chcecie coś otworzyć. Zwłaszcza szybko, bo macie 10 tysięcy innych rzeczy do zrobienia i tu Wam się nożyczki zacina. Więc to się okazało naprawdę być bardzo przydatnym i wyciszającym i teraz uspokajającym mnie narzędziem pracy, które notabene używam niemal codziennie. Następną rzeczą jest kosmetyk, który Wam mogę polecić. Jeżeli chodzicie na siłownię, albo też uczęszczacie na jakieś zajęcia grupowe, albo po prostu ćwiczycie w domu i macie ochotę czasami się tak po prostu najnormalniej w świecie odświeżyć, to ja Wam polecam, to jest mgiełka zapachowa o zapachu arbuza z firmy La Rive. Ona kosztowała 16 zł, około 16 zł i ją kupiłam w Rossmanie, ale naprawdę ten zapach na takie szybkie odświeżenie to jest oh my god. Ostatnio spryskiwałam się tym przed pokazem samby i moja koleżanka była: Boże, co tak ślicznie pachnie, ja też takie chcę, więc do polecenia La Rive, 16 zł z Rossmanem. Następną rzeczą, o której Wam wspomnę, to jest ubranie. Co prawda mokre, bo ściągnęłam teraz suszarki na pranie. Są spodnie, dzwony, moda lat 70. Jest przeboska, strasznie mi się zaczęła podobać. Nie wierzę, że do niej wróciłam. Jeansy z firmy, to nie jest z firmy Shane, ale na stronie internetowej Shane kupiłam te jeansy i co ja w nich bardzo, bardzo lubię, to to, że one są bardzo, bardzo długie. Pierwsze jeansy, które kupiłam, okazały się być za krótkie, jak na fakt tego, że są dzwonami. I ja akurat w tej modzie bardzo lubię to, że te spodnie, nogawki powinny przylegać praktycznie do podłoża, jak mamy ubrane buty. Czyli niemalże mają być takiej długości, żeby szurały po chodniku. Żeby się przecierały tutaj z tyłu na nogę. Świetnie na mnie pasują, wymiary były idealne. Ja mam rozmiar, to jest bodajże XS 34. Kupiony i na mnie idealnie on pasuje. I cena tych jeansów to 90 zł. Jeszcze raz. Na stronie Shane zostały zamówione i również jeżeli jesteśmy już w kategorii ciuchy, to również na stronie Shane'a razem z tymi jeansami kupiłam sobie top, który mam w tym momencie na sobie. On jest w kolorze szarym, kupiłam go również w kolorze białym, no bo co, widzieliście go już przed chwilą. Jest bardzo przyjemny, to jest bawełna, tutaj nie ma żadnego poliestru, co mnie mega cieszy. Bardzo fajnie przylega, nie jest obciskający mnie. Super mi się podoba, jest super zestawieniem, jeżeli chodzi o połączenie właśnie z tymi jeansami. I te topy były w cenie 16 zł za sztukę. Bodajże na stronie internetowej, jak ja kupowałam, to to był dwupak, czyli był kolor szary i kolor biały i one kosztowały gdzieś około 32 zł razem. Też już na pewno widziałyście go. Randadadandandan. Bo bardzo mi się podoba też moda, jakaś taka do ujeżdżania koni, a możliwe, że to ma związek z tym, że mi się marzy, żeby iść pojeździć właśnie na koniach, ale ogólnie to jest bardzo fajne zastąpienie okularów przeciwsłonecznych, jak potrzebujecie zmiany. A ja już miałam, szczerze powiedziawszy, dość noszenia tych okularów przeciwsłonecznych i to jest świetna alternatywa. Wyróżniasz się, nosząc taki kapelusz. I on jest słomkowy, możliwe, że tego nie widać tak dokładnie, ale on jest przeźroczysty. Jest właśnie idealny na taki sezon wiosenno-letni. I on kosztował około 50 zł. Kolejną rzeczą, która okazała się być trafem, jeżeli chodzi o maj 2024, jest Ariel do czerni.
Powiem Wam, że jak przestałam przez jakiś czas używać płynów do czerni, do bieli, w sensie osobnych płynów i do czerni, i do bieli, to moje ciuchy zaczęły blaknąć. A ja jestem typem osoby i myślę, że też większość z Was, która ma przeważającą ilość ubrań czarną, o którą przestałam dbać, którą noszę praktycznie codziennie. Więc to była bardzo durnota z mojej strony, że tak się stało, ale powróciłam i powrócił ze mną również oczywiście Ariel, który kosztował 50 zł w Biedronce. Kupiłam go za, tutaj mamy pojemność, 1,7 ml. 1,7 litra. Zostały mi 3 artykuły. Jednym z nich, nowiusieńką bagą łazienkową, się mogę z Wami już teraz podzielić. Kupiłam i zainwestowałam tak naprawdę w nową wagę, bo moja stara została w moim poprzednim miejscu zamieszkania. Jest ona delikatnie unowocześniona, bo teraz mam możliwość połączenia się z aplikacją w telefonie, która powie mi masę mięśniową, która powie mi procent tkanki tłuszczowej, powie mi procent wody, który mam, i tam jest wiele innych dodatkowych, użytecznych albo też mniej użytecznych dla niektórych z Was elementów i informacji. Jest biała, jest piękna, jest nowa, więc niezakurzona, nie obita z żadnej strony. Ja akurat mam coś takiego, że kontroluję się, nie kontroluję się, zwał jak zwał. Raz w tygodniu wchodzę sobie na wagę i też biorę pomiary mojego ciała, żeby wiedzieć, co mam robić i poczyniać, jak mam poczyniać z dietą w następnym tygodniu. Czy mam się trochę bardziej ograniczyć, czy mogę sobie też pozwolić na więcej. Jak widzę, że mam takie gorsze dni, jeżeli chodzi o jedzenie, albo też po prostu jestem tak zajęta w tygodniu, że nie myślę o tym, żeby jeść. Od razu to automatycznie też widzę na wadze i wiem, kiedy mam zacząć myśleć i koncentrować się bardziej na diecie, albo też mniej się na niej koncentrować, i kiedy wiem, że mogę iść z psiapsiłami na przykład na pizzę i na drinki, więc ta waga jest dla mnie ułatwieniem. Zwał jak zwał, możecie mówić o tym jak chcecie. Ja w taki sposób żyję i mi taki sposób życia pasuje. I ja ją kupiłam na Allegro. Cena tej wagi... Cicho! Cena tej wagi to 110 zł. Przed ostatnią rzeczą jest coś dla mojej twarzy. Mówiłam Wam we vlogu, że zaczęłam się bardziej interesować kosmetologią, aczkolwiek na pewno kosmetolożką nie jestem, więc jakiekolwiek informacje, które w tym momencie Wam powiem, będą informacje przeczytane, które sobie zapisałam w moim notatniku. Zrobiłam sobie notatnik, w którym mam zapisane, jakich składników mam szukać w kosmetykach, które będą odpowiednie dla mojego typu cery. Ja mam cerę skłonną do przebarwień, do przesuszania się. W sumie te dwie rzeczy to są takie najbardziej istotne dla mnie. Ja sobie wybrałam produkt z firmy Lirene, to jest multiaktywne serum ujędrniające z retinolem. A retinol, jak wiemy, albo też nie wiemy, wszystkie likwiduje oznaki starzenia się skóry. I co ten retinol robi? On zwiększa produkcję kolagenu, czyli elastyczność i sprężystość naszej skóry, zwiększa produkcję kwasu hialuronowego, czyli jędrność i gładkość oraz nawilżenie właśnie, a także zmniejsza przebarwienia, czyli wszystkie jakiekolwiek plamy podskórne, naskórne, słoneczne, posłoneczne itd. To serum znajduje się w mojej codziennej rutynie wieczornej, gdzie najpierw oczyszczam sobie twarz, potem nakładam sobie to serum w strefy, które są właśnie u mnie skłonne do przebarwień, a następnie kończąc moją pielęgnację wieczorną, no to nakładam sobie oczywiście krem nawilżający. I cena tego serum była dla mnie szokująca, bo tutaj mamy 30 ml i cena 26 zł. I ostatnią rzeczą jest coś, co uwielbiam, coś, o co również Wy wszystkie pytacie non stop. Kolagen w postaci pruszkowej, który dodaję sobie do wody. To jest kolagen z firmy Ostrowiec, który bardzo, bardzo kocham. Jest to kolagen z witaminą C,
o smaku ananasowym. Jeżeli macie problem z piciem wody, dodajcie sobie łyżeczkę kolagenu. Wasza woda będzie smakowała dużo, dużo lepiej. Dzięki temu będzie się chciało Wam jej pić dużo, dużo więcej. A idzie sezon ciepły, więc picie wody to jest totalny must have, który musicie wykonywać. Również nawilżając swoją skórę i nawilżając skórę swojej twarzy od środka, od wewnątrz, bo to jest również bardzo potrzebne. Tak samo jak kolagen, uzupełnianie kolagenu, bo ja nie tylko kolagen piję ze względu na skórę, ale również piję go ze względu na moje stawy, które są dosyć problematyczne. I to jest wielkość 400 gramów, która kosztuje obecnie około 48 zł. I kupuję go na Allegro z pakietem Smar, który również bardzo lubię. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi jak zawsze łapkę w górze, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa, kochana, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje Cię o nowych vlogach, a także o innych moich filmach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu i zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu albo też filmie. Pa, kochani wspaniali. I'm alive. So good, so good. I got a you. Do, 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 do.